Najwięcej komentarzy, jakich widzę, to jak to jest możliwe, że w Azji Express, na obozie przetrwania, tak to nazwijmy, ty byłaś wiecznie perfekcyjnie umalowana. No bo ja w tym plecaku woziłam ze sobą wizerzystkę. Słyszałem, że to było twoim warunkiem, żeby pojechać do Azji, że masz mieć oczywiście wizerzystkę. To był mój warunek, ja zażyczyłam sobie, że mam mieć wizerzystkę, oczywiście było jeszcze mnóstwo innych, oczywiście żartuję, warunków. A tak szczerze, miałam w swojej kosmetyczce trzy rzeczy. Tuż do rzęs. Czarną kredkę, której hinduski używają bardzo często, i podkład. I to były trzy moje rzeczy. A w związku z tym, że lubię się malować, robię to od zawsze, mam wrażenie, i lubię się tym bawić, no to Indie były idealnym miejscem do tego, żeby poszaleć z makijażem, i to też był dobry wabik na Hindusów. No właśnie. Działało. I to jest najprostsza odpowiedź, dlaczego Dorota Gardias była w make-upie na planie. A poza tym ja lubię make-up. Po prostu. Po prostu. Myślę, że kobieta ładniej wygląda, jak ma pomalowane rzęsy.